Witam Państwa. Pani redaktor, odpowiadając na Pani pytanie, powiem w ten sposób. Na dzień dzisiejszy zidentyfikowaliśmy, owszem, bardzo dużą liczbę przewidywanych do wycofania jednostek wytwórczych, to jest około 60 MW do 2028 roku. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy, tak jak Pani powiedziała, Opole się już buduje, buduje się Stalowa Wola, buduje się Kozienice, buduje się Włocławek. I te inwestycje z racji tej milów, które mogłyby być, które zostaną dochowane, wskazywałyby, że potencjalne deficyty mogłyby wystąpić około 2016 roku. Niemniej jednak PSE, widząc tego typu zagrożenia, już na dzień dzisiejszy od razu podjął pewne działania. Dzisiaj, z tego co mi wiadomo, jest podpisywana kolejna umowa na interwencyjną, jest najwyższą stałym. To ona da nam łącznie dodatkowo 370 MW, łącznie tej rezerwy będziemy mieli 830 MW. Zakładamy jeszcze dodatkowo do tego pewien dodatkowe możliwości importowe. Przełom 15-16 roku będzie postawiony już pierwszy przesuwnik fazowy między Polską a Niemcami. Będzie można w pełni sterować tymi przepływami między Polską a Niemcami. I jeżeli do tego dołożymy pewne możliwości świadczenia usług przez odbiorców energii na poziomie około 200 MW, to zakładamy, że mogą wystąpić pojedyncze dni, gdzie mogły wystąpić zagrożenia. Niemniej jednak chciałem zwrócić uwagę na pewien fakt. To są prognozy długoterminowe. W prognozach długoterminowych zakładamy rezerwę na poziomie 18% zapotrzebowania na moc. W prognozach krótkoterminowych ta rezerwa jest na poziomie 9%. Jeżeli dojdziemy do tego 2016 roku i będziemy widzieli, że na jeden dzień, na dwa dni coś się może dziać, no to wtedy będziemy uruchomili jeszcze dodatkowe pewne działania, którymi dysponuje operator systemu przesyłowego. Panie doktorze, a jeszcze jest kwestia możliwości wzmocnienia, czy też tak naprawdę na nowo uruchomienia linii z Ukrainy. Ja wiem, że teraz w obecnej sytuacji to może trudno dokładnie mówić, ale wiem, że takie plany były uruchomienia tego interkonektora w kierunku Rzeszowa z elektrowni Chmielnicki. Cały czas te rozmowy ze stroną ukraińską trwają. To znaczy przede wszystkim zabiegaliśmy cały czas o te rozmowy ze stroną ukraińską. Różnie one przebiegały. Niemniej jednak tutaj też uruchomienie tego nie może nastąpić, krótko mówiąc, z dnia na dzień. To jest, należy pamiętać, że Polska i Ukraina są w różnych systemach elektroenergetycznych i wymaga to odpowiednich nakładów inwestycyjnych i odpowiedniego czasu na realizację tego typu połączenia. Niemniej jednak zarówno czas, jak i nakłady wymagają pewnych, że tak powiem, rozmów, pewnego poparcia na poziomie politycznym, aby takie działania zostały zintensyfikowane. Czyli na razie bazujemy na tej pierwszej części wypowiedzi, tak? A tą Ukrainę w Tak, tak. Do pokrycia tego bilansu nie bierzemy pod uwagę tą możliwość z Ukrainy. Dziękuję.